Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Amoservice, Ekstrafelgi.pl, Staffa, Carbon Tech, Czakram Samochodowe Instalacje BRC, 2B Rally, Autoracing.pl. Nie, no nie zrujnował mi. Mamy rekord trasy, my wzięliśmy rekord, koledzy wzięli podium, jesteśmy zadowoleni. No cóż, taki jest motorsport, nie zawsze się zajmuje dobre miejsca. Tomku, samochód cały czas rozwojowo do przodu idzie. Powiedz, co tu się w nim tak naprawdę zmienia i jak to wszystko jest tutaj zbudowane, bo to jest chyba jedna z największych tajemnic, jaką chcieliby usłyszeć kibice. To pytanie to prawdopodobnie dobrze by było zadać inżynierowi Łukaszowi w tym zakresie, natomiast rzeczywiście samochód się zmienia, jest inna skrzynia biegów, która wymaga pewnego przyzwyczajenia i opanowania. Ja cały czas to poznaję i myślę, że z kilometra na kilometr będę mógł wykorzystać coraz lepiej potencjał samochodu. Zawody w Sopocie zakończone, kolejne rundy za 3 tygodnie w Banowcach. Będziesz tam na pewno chciał być bardzo wysoko, bo to jest kolejna runda, która jest zaliczana do mistrzostw FIAC. Każdy kierowca, zawodnik, który tutaj się ściga, zawsze chce być jak najwyżej. Trasa w Banowcach rzeczywiście odpowiada mi, jej długość jest bardzo techniczna, lubię ją bardzo. Zobaczymy, co będzie w Banowcach. Na razie zakończyliśmy rundy w Sopocie, wszyscy jesteśmy na mecie. To tak naprawdę ważne. Tomek, za tobą konkurencja bardzo mocno zaczyna naciskać. Ale o to chodzi, rywalizacja musi być. Sponsorem relacji była firma Czakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej 1000 warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.